Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Takie dwie rzeczy. Pierwsza, taka bardzo ważna, to to, że jeszcze jutro też będziemy modlić się na różańcu. Od Wigilii, gdzie pewnie pojedziemy, przynajmniej my, do naszych domów rodzinnych czy do naszych najbliższych na Wigilię i pewnie zostaniemy na święta, to nasz różaniec razem podejmiemy w niedzielę wieczorem. Przez Adwent słuchaliśmy w kolejne dni proroków, głównie Izajasza, zapowiadających przyjście Mesjasza. W ostatnim czasie raz po raz pojawia się inny typ tekstów. Możemy powiedzieć, że są to teksty zawierające typologię. Mówimy, że jest typ w Starym Testamencie i jest antytyp, odwzorowanie przewyższające w Nowym Testamencie. Najbardziej znane typologie, takie potwierdzone przez Jezusa, to przede wszystkim wąż na pustyni wywyższony oraz Chrystus wywyższony na krzyżu. To, co ich łączy, to to, że ktoś z wiarą spojrzał na węża albo z wiarą przyjął śmierć Jezusa na krzyżu. Typ zapowiada antytyp w Nowym Testamencie. Tak samo manna na pustyni. Antytypem jest Eucharystia, która przewyższa mocą, jakością, ofiarą to, co Bóg dał na pustyni ludowi wędrującemu. Dziś mamy tekst, który mówi o Annie, kobiecie, która jest typem Maryi. W ogóle można mówić o bardzo wielu kobietach Starego Testamentu, które zapowiadają, są niedoskonałą zapowiedzią, są niedoskonałym typem wobec tego, co realizuje Maryja. Nasze godzinki zawierają bardzo wiele tego typu motywów. Dziś słyszymy o tym, jak Anna przybywa do świątyni, aby dziękować za to, że kiedyś modliła się w tej świątyni o to, aby mogła mieć dziecko. To dziecko urodziła, przyszło na świat i dotąd, jak było w zwyczaju starożytnym, pewnie kilka lat nawet mogła karmić to dziecko. A kiedy mogła już tego syna, Samuela, odstawić od piersi, przyprowadziła go do świątyni, bo tak ślubowała, że odda go Panu na służbę. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas, pozwól, Panie mój, na Twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed Tobą i modliła się do Pana. Od tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą do niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu. Zapowiedź tego, co uczyniła Maria w świątyni, ofiarując Jezusa, który został dany przez Boga jej, ażeby była jego matką i była matką Zbawiciela. Przyszła Maria do świątyni, jak wiemy, raz z racji na czas oczyszczenia, który się zakończył, żeby złożyć ofiarę za siebie, ale także, ażeby właśnie złożyć ofiarę na wykupienie syna, aby nie musiał zostawać w świątyni. Najstarsze prawo w Izraelu bowiem mówiło, że najstarszy z synów będzie kapłanem. Każdy. Kiedy powstał ród kapłański, wówczas oni wypełniali po kolei, według następstwa pokoleń, funkcje kapłańskie, natomiast najstarszego syna, pierworodnego, należało wykupić od tej służby. Maria wykupuje Jezusa w świątyni, choć tak naprawdę Jezus jest sam świątynią, choć tak naprawdę składa ofiarę, jedyną, niepowtarzalną, jedyną skuteczną za grzechy całego świata. Anna, która jest typem Maryi. Maria, która jest antytypem, która przewyższa w swoim ofiarowaniu Jezusa to, co uczyniła Anna w Starym Testamencie.